No, jesteśmy po kilku sprawdzianach, ale tak naprawdę nie graliśmy jeszcze w żadnym z tych sprawdzianów pełnym składem, tym optymalnym składem. Ten pierwszy turniej, który tutaj rozegraliśmy, to był pierwszy turniej, który zagraliśmy przede wszystkim z Joshem, więc trudno w tej chwili myśleć o jakimś tam poziomie sportowym, bo to my to traktujemy jako takie pierwsze mecze, gdzie mogliśmy wykonać i podwójną zmianę, gdzie mogliśmy sprawdzić zawodników pod kątem zadaniowym. I to jest tak naprawdę na ten moment istotne, choć do ligi jest bardzo blisko. Mamy jeszcze 4 sparingi, gramy 2 sparingi z Bydgoszczą i z Radomiem, więc mam nadzieję, że te sparingi również pomogą nam poprawić naszą dyspozycję. Bo na ten moment to jest taki, jesteśmy w etapie tak naprawdę budowy i sprawdzania dalej zawodników pod kątem pozycji. Jest grupa zespołów naprawdę mocnych i budżetowo, i potencjałem ludzkim, natomiast nie zawsze jest tak, że ta grupa tych zespołów będzie dominować. Myślę, że liga przede wszystkim jest bardzo wyrównana. Nie widzę tutaj takiego potencjalnego mistrza Polski, ale też nie widzę potencjalnego spadkowicza, więc na pewno będzie bardzo emocjonująca liga. No i tyle. No. Zdecydowanie będzie liga silniejsza. Myślę, że to będzie tylko z korzyścią dla kibiców, którzy wracają na trybuny. Myślę, że wczorajsze spotkanie w naszym wykonaniu było zdecydowanie lepsze, już naprawdę na wysokim poziomie. Było to nasze takie pierwsze, lepsze spotkanie, w którym wszystko funkcjonowało i zagrywka, i graliśmy dobrze też w pierwszej piłce, jeżeli chodzi o przyjęcie. Dzisiaj było dużo, może inaczej, to był mecz chyba błędów, bo z jednej i z drugiej strony widzieliśmy bardzo dużo zepsutych zagrywek i jak to najczęściej bywa w tym okresie, ta gra bardzo faluje i dzisiaj ewidentnie było to też widać, że ten okres takiego grania na wysokim poziomie dopiero przyjdzie z jednej, jak i z drugiej strony. 5 setów, na pewno duży materiał do analizy, te dobre i te złe strony, tak jak Pan wspomniał. No cóż, nie udało się dzisiaj wygrać, natomiast jakby my cały czas podążamy swoją drogą, tak jak myślę każdy tutaj zespół, który grał na turnieju, i przygotowujemy się do pierwszej kolejki w Pluslidze. Ja zawsze się śmieję, że co roku mówimy, że w tym roku liga jest tak mocna, że jeszcze taka nie była, i faktycznie w tym roku to samo musimy powiedzieć. Tych zespołów, które porobiły wzmocnienia, mówię tych zespołów, które dysponują wysokimi budżetami, jest zdecydowanie więcej. Naprawdę będzie tutaj trwała walka, myślę, do ostatniego końca o fazę play-off. I w tym sezonie naprawdę każdy, kto będzie grał ze sobą, nawet te zespoły z... powiedzmy sobie faworyzowane, będą musiały walczyć, żeby wygrać z tymi zespołami mniej notowanymi, i uważam, że tak jak co roku, to w tym roku naprawdę będzie silna liga.